Ok. Tak samo mniej więcej jak tamten? Masz? Tak. Za dużo wykręcił. Jeszcze trochę. Dobra. Ten? Nie wyszedł. O! Całkiem. 2 centymetry tam. Ale co? Bo na końcu płyty rozszczepiają. Bo idzie po skosie, tak. Tu się przesuniesz, to będzie. Dobra. Teraz tam tu wyckę. Mamy tu? Co tu? No bierz, że to wystarczy. No nie, bo coś mi ten zahuśtało. Ty. No a tu dziwisz się. Nie chodzi mi o kantówkę, tylko boję się, że spadnę. Jedź. Jest. Jeszcze. Prawa jeszcze. Mamy to. Pan dostawi nam sumerię. No w sumie możemy jeszcze też zrobić, nie? Od razu. Nie, bo robimy na dół. Dobrze ci się muruje później, a może później? Między dwoma? No, nie bardzo, nie? Znaczy, jak wejdzie pustak, to okej. Okay. No. Mówi takie upewnienie. Ja nie, to nie ja. To nie ja. No i tu widzicie, mamy supa już zaszałowanego jednego. Z jednej i z drugiej strony płyta, tylko że ze mną są kantówy, nie? Tak jak to widać. No i jeszcze 8, 7 słupów jeszcze. No i mamy zamówiony gęstoplastyczny beton, nam się jedzie z betoniarni. Wywrotko mamy, tylko go będziemy rozrabiać na miejscu, dodawać, dodając wody, żeby uzyskać żądaną konsystencję. No i będziemy to zalewać i dzięki temu chwycimy sobie te ścianki, żeby to było usztywnione, tak jak tu widzicie, dosyć sporo by to było i ta ściana stała luzem, no to to by było nie tak jak, no by był strach, by był, żeby to tak zostawało, nie? Także tak widzicie, tam macie ten sup. No i wszystkie robimy tak samo, czyli wewnątrz płyta, z zewnątrz kantówki z płytą, na Torxa 38-40, w zależności jakiego tam mamy i tak to będziemy robić. No i tu widzicie, mamy już te przygotowane, z drugiej strony tam asekuracja i mamy na 2 metry wyjechane ściankę, że jest git. Sobie musimy ten sznurek przytrzymać i będziemy to montować zaraz, jak się Andrzej tam na drabince ustawi, bo on tylko asekuracyjnie, a ja to będę tu krętami do suporeksa chwytał. O! Jest? Tak. Pół godziny już. Tak, pewno. Ty się zajmujesz pierdolami. Tak, tak. To są poważne tematy, to sobie ludzkie dramaty dzieją. Jak tam? Jeszcze? Na dół. Ale utrzymasz to, czy ci trzymać? Na dół. Puszczam. Puść. No ja się, ale nie tak daleko, co ty to wyprawiasz? Bo taką dziurę tu mam. O, mąż. Masz?
Dobra. I drugi. No. Jakbym nie miał dziury od spodu, to bym ci ją dał wyżej. Nie, no bo to aż 5 centów jest różnicy. 3, ale dwa na beton. Aha, dałeś na beton, tak? Dobrze. Dobrze. No i teraz bierzemy, chytamy to z paksami. Z rusztowania możemy zejść. Ale musimy sobie tylko odsuniemy, bo ostatnio będę robił tak montował na rusztowanka. Ale te spaksy teraz to musimy mieć z tego. I tu mamy te, co mieliśmy na obrysie, wykorzystujemy. 38, 8 sztuk sobie weźmiemy. 400 też się mogą zdarzyć. 8 sztuk ładnych, eleganckich. Andrzej sobie tam przygotuje knapy, znaczy kantówki, a my sobie możemy za ten czas już ponawiercać. No, no! No i tu widzicie też, tak staram się wiercić, żeby było to w pustaku, żeby nie ubrudzić tych torksów, żeby były do wykorzystania na następne, nie? Do tyłu, do tyłu! No i tu też widzicie co? Rajkę, no to mamy na takim słupku, co knapa jest co no 40, co 40 trzeba przyjąć. Czyli rajka tu 42, no wiadomo górą to już nie ma takiego parcia. Najważniejszy jest dół. I to już tylko montażowo tak na to, no bo nie ma takiego parcia. Najważniejszy jest dół. I tak zrobimy wszystkie szybki, beton nam przyjedzie, zalajemy do 10, spokój. Nic teraz nie będziemy słyszeć, Andrzeja, bo jest cienkie. Masz? To pół godziny, kurwa, jak tu cięcie jest! Co? Dość! Tak samo mogą iść, tak? Ja je tylko tak na razie w ten sposób, żeby Andrzej widział, jak usytuować sobie tą kantówę. No, tylko przepuszczamy tylko minimalnie przez płytę. No, on teraz widzi z drugiej strony, gdzie ma przyłożyć kantówę. Nie możemy. Sauron! Czekaj, jest! Jest! Czekaj na chwilę. Masz tam? O, zanim on się wyrobi, nie, dobry. Dobra, tnij se, Tauron, ja sobie będę jechał te. Thank you.
A ten drugi? Tamten jest dobry. Masz już kantówę? Poczekaj drugiego. Dobra. Jeszcze góra. Się idzie. Nie wiem jak to wyjdzie. Mamy się tu już. Nie wiem jak to idzie teraz ten. Tutaj. No ten idzie w miarę, dobra. No i tu widzicie, Andrzej sobie daje tylko kantówki w poziomie. I to powinno być. Masz? Dobrze, proszę pana. Widzicie też? Pokaż na chwilę, Andrzej. O, widzicie? Sam koniec tylko je wystaje, żeby Andrzej widział, w którym miejscu ma sobie złożyć. Twoje prawo. A ten twój prawy też jest? Nie, tak właśnie słabo mi się coś wydawało. O! Idę na górę. Idziesz na górę, tak? Tak, bo tam nie. No to dobra, dobra. Nie, ta drabinka stoi. No i widzicie też tu. Masz tam to zaraz. Kartkę? Mam. Ale możesz wziąć po drodze, bo jak będziemy tak robić, to weź jeszcze dwie. Dwie, żeby były na tamte słupki. I tu mamy już prawie, no dwa słupki mamy. Na 10 jest ten beton, także się wyrobimy spokojnie. No i widzicie też ile gwintu nam trzyma ten spad, jak tu macie. Czyli on trzyma na płycie, czyli płytę trzyma i jeszcze kantówę. No to tak naprawdę no cały spak trzyma z tej strony. No nie ma prawa, też jak widzicie ładnie dolega ta płyta, no nie ma prawa, bo to oczywiście zaraz będzie usztywnione, nie? Czyli możemy to śmiało trochę tu, już wychodzi z tej strony, no i tam jeszcze trochę. I tam też mamy. Czyli Andrzej se tu wyjdzie, to go puszczę, o, to dokręcę z dołu. No czasem też tak widzicie. Ale on tu trzyma na całości i dolega, to nie będziemy go ruszać, nie? No to mówię, że czasem jest tak, że... Bo tak jak tu widzicie, tu on go ściąga ładnie. A czasem jest tak, że on się obkręci, ale cały na całości trzyma. Jakby to był dół, to byśmy jeszcze to przekręcali jeszcze raz. Ale tu u góry, gdzie to parcie będzie znikome, no to... Czy... No ja nie wiem. Kurwa, chcemy robić, a tu chłopie jesteś zatrzymany. No. Blokują go. Ja nie rozumiem tego. No. To się nie dzieje naprawdę. Ty wiesz co jeszcze, żeśmy dorwalili? Bo ja tam w tym słupku zostawiłem tą knapkę. A ja ją wyciągnąłem. No i bardzo dobrze i myśli. Ale to tylko raz na dzień można myśleć, pamiętaj. No, to jest na dzisiaj. Dobra. Chyciło? Chyciło. Nie podoba mi się.
idę na górę. No ale to chwyciło? Tak. Słabo, kurwa. Rozumiesz? Daj inaczej. Weź na sztordzion daj. Jest przyzwyczajony do grubości. No jestem, no. To... nie tylko przyzwyczajony. No tylko... Za chwilę to co... będziemy... Cofnę to. Płatwiami tu zabezpieczam. No to 28 się pierdzielnie i tyle, nie? Obróć, bo popatrzcie jak gwint. Bo... Co? Trzyma ci teraz troszeczkę tylko, Andrzej. Dobra, dawaj, kurwa. No! Jestem siwy. Gotów? No to tak czasem bywa. No teraz ja, no to aż pociąg... Ja pierdzielę. No teraz sami widzicie jak ładnie wciągło go do środka. Jest gotów. Leży. Leży. Beto. Mamy to. Betonik można. Elegancie. Ile tam widzicie? Tego? Półtora. Na jeden. Na jeden słup. A. No, no. Tak widzicie, ładnie dolega nam do ściany cała płyta. My możemy to betonować. I tak to wygląda. No i wezmę chyba. Tylko pytanie, czy mi to coś darzy, a to jeszcze machnę z torksem jednym. Środek, no najgorsze parcie jest na dole, nie? Damy, bo potem jakby się coś stało, to... Tak. Tam jest, bo 8 torksów to jest nic. A zawsze to mamy pewniejsze, nie? 2, 4, 6. 6. 8. 8. Damy po jeszcze jednym środkiem. Tyle. Na tych wszystkich. Dla świętego spokoju. Ja to mam tak niecierpliwie. Oddaję jeszcze po jednym tym środkiem na. Na dwóch ostatnich i tyle. Jakby się coś pies, piątek jest, a nie, nie, chcesz przysiedzieć. No i teraz już jestem spokojniejszy. To mamy dołem, te dwie jeszcze dołożyłem. Jak widzicie na każdym słupku największe parcie na dole, no to żeby czasem. I idziemy teraz na drugą stronę. O, oni tu chłopaki zostają i będą se tu murować. Tu są 380. I to nam się przydają. Też widzicie, mamy już przyjechał półsuchy beton i naszym zadaniem jest tylko go rozrabiać odpowiednią ilością wody, żeby uzyskał konsystencję po prostu betonu. I musimy go jak najszybciej wyrobić, bo za niedługo druga tura przyjedzie na tą część, nie? A tam już chłopaki zalewają, Szymek tam. Potem jeszcze przejdziemy też zawibrować go tą udarem i będzie. Zresztą już przyjechał półsuchy, nie?
Też zamawiamy półsłupy z tego względu, że nam żadna betoniarnia po prostu tak znikomej ilości nie opłacałoby się. Jest, jest! Nie opłacałoby im się. Wiadomo, jakby było więcej tam betonowania, to byśmy mieli, zamawialibyśmy beton, jakby trzeba było dopłacić, ale tak jak tu mamy 2 metry, no to bez sensu. I tak dzisiaj naszym celem jest przede wszystkim, żeby machnąć te słupki i mieć spokojny sen przed weekendem. Bo ja to bym się denerwował tylko. Masz? Nie słyszałem. Się kurwa do żarty robisz? Nie, no tam nic nie słychać, jak jeszcze ten. No to kurwa wiem. Jak będzie raz, to dość. Jak aha, razy, jeszcze. Wykre, dobrze, wykre. Dobrze. Elegancko. Luksus, panie, luksus. Tak, tylko że ja teraz muszę drechę i oderwać te pantówki. A no to. Tam. Nie zrobimy nic już. Potrzebujesz 12 sztuk. 4, 8, 12. No ale ty możesz już tą płytę tu przykręcić. No ja sobie już będę. Ja sobie pokręcę wszystko, a ty sobie przygotuj i tyle, nie? No, także tak to wygląda. Będziemy działać. No. Tam już chłopaki zalewają, a my tu jeszcze nam zostało te 3 słupki i też bierzemy się pomóc im betonować. I tak to wygląda. Będziemy śmignąć to, no i potem sobie już możemy, jedni będą sobie już kończyć, czyli tutaj też muszą szczyt wyznaczyć, tak jak jest tam. No a tamte przede wszystkim można domurowywać, nie? Jak już zaleją, no to można śmiało murować dalej do góry, nie? Bo to nam stwardnie jedno i drugie, także będziemy jechać już do czwartej, tak żeby to machnąć. Dobra, no to wracamy za chwilę, jak już, no to już nie będziemy pokazywać, już wiecie mniej więcej, o co chodzi. Tam jeszcze jak daje 2, no to dołem na tych 2 ostatnich daje jeszcze 3 środkiem braziewu, no już, żeby nic się nie podziało. Chyba już Szymek zalał 1, no to mamy to. Szymek, tam już jest 1 dobry, tak? Tak. O, i nic. I nic nie poszło. Nic. No i jest ok. No i bardzo dobrze, kurwa. Dobra, no i widzicie, no 1 już jest gotowy, także. Dobra. No to ja się biorę wiercę, przygotowywuję sobie każdego torksa i czekam na Andrzeja, bo musi kantówki pozbierać trochę palec, żeby kantówki, żebyśmy mieli tyle. Wracamy za jakiś czas. Dobra, widzicie, mamy już zabetonowane, już na dzisiaj kończymy, zwijamy się. Pobetonowane mamy wszystko, na tamtej stronie mamy tyle wyjechane, obstawiliśmy sobie wszystkie szczyty, jak widzicie. No i co? Beton nam tężeje przez weekend, akurat przytrzyma nam ładnie te ściany. Bo no, sami widzicie, ile tej ściany jeszcze będzie i jaka jest ona rozległa na boki. To mogłoby być no trochę problemów z tym. No a tak to mamy już spokój, nie? Czyli to mamy, tam jest trochę wyżej już podjechane i też jest zrobione tu pod nadproże, żeśmy wyjechali tam. Nie wiem, czy to tam widzicie. Tam jest to widoczne. No ale ogólnie no to tak to dzisiaj powychodziło. Mam 8 słupów zalanych. Nic się nie podziało. Teraz mam nogę. Nawet mleczko nie miało jak uciekać. Z tego widzicie, jest to płyta dolega elegancko po całej długości. Tutaj, zarówno tu. Tak samo jest wszystko z drugiej strony. W ten sposób sprawdzony. No i też tutaj widzicie. Ładnie płyta dolega po całej ścianie też. Nic się nie podziało. Dodatkowo, tak jak było to szałowane, no to jeszcze
środkiem dołożyłem tego trzeciego. Pewnie by też wytrzymało bez niego, no ale lepiej, że niech to jest. Także tak to wygląda tutaj na budowie, no i w poniedziałek reszta prac. Będziemy domurowywać, no i znowu będziemy szałować te belki. Będzie szalunek stawiany, także też trochę ciekawego materiału. No i tutaj też są fajna belka. Ona będzie wykręcana, skręcana trochę. Ona ma takie fajne strzemiona w ten sposób. Takie coś. Czyli normalne strzemiono, czyli kończyłoby się zamek tutaj, to jeszcze jest przegięty do połowy i tutaj ma pręta, bo żeby kręcić będzie tą belką, no bo będzie tu szła płatę w tym kierunku, a krokwie będą działały w tym, no i będzie kręcić tą belką ta siła z krokwi, także to też będzie fajny też materiał, także tak to tu wygląda, no i widzimy się w poniedziałek, także do zobaczenia, trzymajcie się, miłego weekendu, no i widzimy się w następnych filmach, cześć!